Niebezpieczna majówka na mazowieckich drogach. Za nami 24. turniej rycerski na zamku w Iłży. Ulicami Przytyka przeszedł barwny korowód weselny na pamiątkę ślubu Jana Kochanowskiego z Dorotą Podlodowską. Dzień dobry, Milena Majewska, zapraszam na informacje. To była niebezpieczna majówka na mazowieckich drogach. Od 30 kwietnia do 5 maja doszło do 33 wypadków, w których zginęło 5 osób. Przez cały weekend majowy policja prowadziła działania na mazowieckich drogach. Niestety nie było bezpiecznie. Od 30 kwietnia do 5 maja doszło do 33 wypadków, w których rannych zostało 38 osób, a 5 zginęło. Dla porównania w ubiegłym roku w analogicznym okresie doszło do 32 wypadków, w których rannych zostało 39 osób, a zginęły 2. W regionie radomskim do tragicznego zdarzenia doszło we wtorek 30 kwietnia. Około godziny 21 w miejscowości Bikówek w powiecie grójeckim doszło do śmiertelnego potrącenia 45-letniego pieszego. Niestety w weekend majowy nie brakowało też pijanych kierowców. Policja zatrzymała aż 80 nietrzeźwych kierujących. W miniony weekend na Iłżeckim Zamku rycerze z całej Polski rozpoczęli oblężenie i tym samym wystartowała 24. edycja turnieju rycerskiego. Dla miasta to już nieodłączny element majówki. Pogoda w tym roku dopisała, choć dla rycerzy okazała się niemałym wyzwaniem. Turniej rycerski już na stałe wpisał się w kalendarz iłżeckiej majówki. W tym roku odbyła się już 24. edycja dwudniowego wydarzenia, które rozpoczęło się w piątek 3 maja. Już pierwszego dnia nie zabrakło spektakularnych walk rycerskich, stoisk z artyleriami czy pokazów konnych. Nigdy nie sądziłem, że ta impreza dojdzie do takich rozmiarów. Kiedyś zaczynaliśmy ze skromnym bractwem sandomierskim 15-16 rycerzy plus mały tłumek ludzi, ale z czasem kolejni organizatorzy pociągnęli to do tego, że ja sam jestem zachwycony. Turniej rycerski corocznie przyciąga tłumy nie tylko z Iłży czy regionu, ale z całej Polski. Podobnie jest z rycerzami, którzy na Iłżecki Zamek przyjeżdżają z całego kraju. W tym roku w wydarzeniu wzięło udział około 20 grup rekonstrukcyjnych. Rycerze zaprezentowali swoje średniowieczne zbroje, a także umiejętności na polu walki. Jak się okazuje, każda bitwa jest niemałym wyzwaniem, bowiem jedna taka zbroja może ważyć średnio ponad 25 kg. Chociaż to nie ona była główną bolączką podczas tegorocznych pokazów. Nie waga zbroi jest przeszkodą. Przeszkodą jest temperatura. No my trenujemy ciężko, żeby ta waga nie robiła na nas wrażenia, ale jak jest ciepło, jak słoneczko trochę przygrzeje, no to robi się to troszkę problematyczne. Szacuje się, że tylko pierwszego dnia turnieju na zamku pojawiło się blisko 6 tysięcy osób, a wśród nich byli nie tylko dorośli, ale także dzieci i młodzież. Jak podkreśla rycerz Piotr, rekonstrukcje bitew poza walorem rekreacyjnym pełnią również funkcję edukacyjną. Możemy w taki całkiem przystępny dla przede wszystkim młodego widza sposób pokazać, jak to mniej więcej bywało. Może nie walczymy dokładnie tak, jak walczono w średniowieczu, ale jesteśmy w stanie przybliżyć im, jak to wyglądało, uzbrojenie, zasady. Chociażby to, że tutaj zawodnik jeden drugiemu wypuści miecz, ten mu pozwoli podnieść. Przekazujemy takie wartości, że jednak te honorowe pojedynki, tak jak to było kiedyś, tak powinno być teraz. Takie dobre wartości przekazujemy, promujemy historię, postawy patriotyczne, więc uważam, że jest to naprawdę świetny sposób na spędzanie czasu. Spektakularne walki są z pewnością widowiskowe, ale czy w ogóle są bezpieczne dla wojowników? Dobrze dopasowana zbroja powinna chronić w taki sposób, że krzywda się nie stanie, no ale niestety w każdym sporcie zdarzają się przypadki kontuzyjne. Pierwszy dzień turnieju zakończył się walkami drużyn rycerskich, a także konkursem dla publiczności. Drugi dzień imprezy również obfitował w rycerskie atrakcje. Uczestnicy mogli m.in. zobaczyć turniej łuczniczy, pokazy sokolnicze i konne, a także pierwszy w historii turniej maczenia łba w Bali. Ulicami Przytyka przeszedł barwny korowód weselny na pamiątkę ślubu Jana Kochanowskiego z Dorotą Podlodowską. W tym roku była to już 9. edycja wydarzenia. Kochanowski przystanek Wesele to impreza z kilkuletnią tradycją. W tym roku wydarzenie rozłożono na 4 dni, w trakcie których odbył się m.in. konkurs recytatorski czy turniej szachowy. Co roku najważniejszym punktem programu jest uroczysty korowód weselny na pamiątkę ślubu Jana Kochanowskiego z Dorotą Podlodowską. Nasza młodzież przebrała się w stroje z epoki.
i przypominamy to ważne wydarzenie, jakim był ślub właśnie Jana Kochanowskiego i Doroty Podlodowskiej. Przypominam, Doroty Podlodowskiej, mieszkanki gminy Przytek. Ślub prawdopodobnie odbył się właśnie w Przytyku. Głęboko w to wierzymy, co prawda historycy jeszcze się troszeczkę spierają na ten temat, ale ja wierzę, że tak było. W tym roku pogoda dopisała, a korowód tradycyjnie wyruszył z parkingu przy Urzędzie Miejskim i ulicami Przytyka przeszedł do kościoła, gdzie odprawiono mszę świętą. Gmina Przytyk słynie z tych wszystkich wydarzeń, z czego jestem bardzo, bardzo dumny. Jak zawsze zapraszam wszystkich mieszkańców Ziemi Radomskiej na te właśnie nasze wydarzenia nie tylko sportowe, ale przede wszystkim kulturalne. Zwieńczeniem imprezy Kochanowski Przystanek Wesele był festyn weselny w Słowikowie, gdzie przed lokalną publicznością zaprezentowały się kapele z regionu radomskiego. Szydłowieckie Zygmunty w tym roku odbyły się już po raz 21. Wspólne zdjęcie Zygmuntów, koncerty czy piknik to tylko niektóre z punktów programu, które uświetniają coroczną imprezę. W tym roku gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska. Jak co roku, początek wydarzenia został ogłoszony przez hejnał na cztery strony świata, odegrany kwadrans przed południem. Następnie odbyła się msza odpustowa. Coroczne święto związane jest z odpustem w parafii pod wezwaniem świętego Zygmunta w Szydłowcu. Zawsze obchodzimy je przynajmniej przez dwa dni. Można przyjść całymi rodzinami z kocykiem, z koszykiem na jedzenie i miło spędzić czas. 2 maja to także dzień, w którym swoje święto obchodzą wszystkie Zygmunty. Tradycją stało się, że oficjalnej części imprezy towarzyszy wspólne zdjęcie panów o tym imieniu. W tym roku na scenie pojawiło się 7 Zygmuntów, którzy odebrali również drobne upominki. Babcia tam wybierała dla wnusia, ale stryjek sam się porządził, ochrzcił tak. No i dzisiaj jestem Zygmusiem. No i u babci byłem Zygmusiem, u żony byłem Zygmusiem, u córki jestem Zygmusiem. Pierwszy dzień imprezy zakończył się koncertowo, a gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska. Atrakcji nie zabrakło także 2 dnia szydłowieckich Zygmuntów. Uczestnicy mogli m.in. wziąć udział w pikniku rodzinnym, zwiedzić wioskę plemienną, malować runy, spróbować swoich sił w strzelaniu z łuku czy obserwować pokaz ptactwa łowieckiego. Szydłowieckie Zygmunty w tym roku odbyły się już po raz 21. Wspólne zdjęcie Zygmuntów, koncerty czy piknik to tylko niektóre z punktów programu, które uświetniają coroczną imprezę. W tym roku gwiazdą wieczoru była Patrycja Markowska. Na dziś to już wszystko. Dziękuję za uwagę. Zapraszam na sport i prognozę pogody. Do zobaczenia.